go przestać śmiać. Marcin, jak ci się podobało w Anglii? W Anglii było bardzo fajnie i polecam wszystkim to jako formę wakacji, zarobienia pieniędzy i od razu też są wakacje. Okay. Mili ludzie, fajna atmosfera. No a jak byłeś tym nocnym recepcjonistą, to nie zdarzyły ci się jakieś straszne przygody? Nie. No, raz się włamali do budynku, w którym było moje biuro, ale to nic strasznego też w sumie. No a co teraz planujesz? Teraz planuję rozpocząć i za kilka lat ukończyć studia na Politechnice Śląskiej i zostać inżynierem. A mógłbyś coś powiedzieć za Olka? Olek właśnie walczy o to, żeby się dostać na budownictwo. Trzymamy kciuki, zobaczymy co będzie, a tak. Nawet nie wiem kiedy się dowiem. Ach, będziemy wszyscy trzymać kciuki. Harmonogram trzeba zobaczyć. Tak. Co chcesz powiedzieć? No nie wiem, pozdrawiamy. Siema. No to pozdrawiam. No to pozdrawiajcie. Dzień dobry. Pozdrowić wszystkich nauczycieli. Jeszcze raz. Pana Siusarczyka przede wszystkim, panią Brzezińską, pana Rosiaka, pana Szewczyka, kogo jeszcze? Ja chciałam ze specjalnym wyrazem dla pani Kuny, dzień dobry. No ogólnie miło wspominamy tutaj z pewną czas. Miło. I może pan Kuba też powie. No. Nie, dziękuję. To jest pan przyszły informatyk. Jeszcze nie. Przyszły informatyk. Słuchajcie, wszystko się ukaże na blogu, a ja tylko zapytam, jesteście dzisiaj szczęśliwi? Bardzo. Tak, jest. Bardzo. Chociaż trochę smutni, że już tu nas nie ma. No. No, my też jesteśmy smutni, że was nie ma. Już takich uczniów już nie będzie. Nie, no, będzie, nie, 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 nie. Ani takich wycieczek. Pani Brzezińska zapamięta nas do końca życia. No. Tak myślę, że tak będzie właśnie. W sprawie organizacji wycieczek proszę się do mnie zgłaszać, ja robię najlepsze. Tylko punkty później trzeba oddać. 250 tylko tak. Nie, no, ale to tylko na SMS, spokojnie. No, robicie. Dogadacie się z panem tutaj. A umiecie? Się... Umiecie coś razem powiedzieć? Chórem, czy nie? Co mam powiedzieć? Piwo, woda, poliwoda? Tak. Nie, bo to... Wszystko ma jakie co mam powiedzieć? Bardzo się cieszę, że przyszliście. Telefonicznie, ja mówię papa. Jak w familiadzie. Ale, ale to nie jest żegnaj Norwidzie. Nie, nie. Do zobaczenia. Dziewczyny, jak wam się podoba szkoła? Wspaniała, no cóż, co więcej mówić. Najbardziej wspominamy sobie Zanieszku najlepiej lata licealne, prawda? Tak. Stanowczo. Ale szkoła po zmianach też bardzo ładnie wygląda. Wchodzi się tak jasno, przestronnie. Pozytywne wrażenie. Tak. Dziewczyny, a czego lubiłyście się najbardziej uczyć w liceum? No ja myślę, że matematyka z panią Czaplą. No to chyba no, była ciekawym przeżyciem. A ja wszystkiego. Nie miałam jakiegoś ulubionego przedmiotu, więc... Każdy przedmiot był. Tak? Sprawia mi radość. I dalej lubisz wszystkie takie... Tak. Jednak tak. Dziewczyny, poproszę o jakąś dobrą radę dla pierwszaków. Z pewnością pierwszakom radzimy, żeby nie stresowali się jednak za bardzo. Na studiach będzie gorzej, prawda Agnieszka? Tak, żeby doceniali to, co teraz mają nauczycieli pod dostępnych i... Uczcie się pilnie, ale bądźcie spokojni. Mhm. Wszystko będzie dobrze. Teraz im jest najlepiej, tak? Tak. Naprawdę nic nie powiem, więc strasznie. Znasz jeszcze kogoś? Stąd? Mhm. Nie. Tam też jeszcze nie ma. Nikogo stąd. To jest twoja klasa, tak? Ja mam oczywiście, jestem tak pięknie odwrócona, ale to jest pierwsza ta. Pierwsza ta. Tu może pani zobaczyć, co to wyglądała. Twoja mama też tu chodziła? Do szkoły? Tak. Dziewczyny, jak się czujecie dzisiaj w szkole, po długich wakacjach? Dobrze. Tylko? To mi się bardzo podobało, są ściany pomalowane, nowe. I nowy dzwonek. Podoba wam się nowy dzwonek? Nie. Stary był lepszy. A chciałybyście tu jeszcze chodzić? Tak. Jak długo?
Tak, z rok. Jeszcze z rok. Poprawić sobie maturę. A chyba nie musiałyście. Nie musicie poprawiać. Ale fajnie by wyglądało. Ale kiedyś licea były czteroletnie. No, myśmy sobie szeroko posiedziały w ławce, nie? Ale kto by nas polskiego uczył? A, znaleźliby się fajni poloniści. Kasiu, ty wyjeżdżasz do Krakowa. Nie będzie ci żab? Będzie mi żab. Ale będziesz przyjeżdżać Będę na pewno. Będę przyjeżdżać. Na początku częściej, potem nie wiem. A ty, Magda? Ja sobie tu zostanę. Będę z wszystkimi imprezować. Imprezować? I się uczyć. Przede wszystkim się uczyć. No a słuchajcie, co chciałybyście jeszcze powiedzieć norwidowcom? Że mają jeszcze czas na naukę. Potem będzie już za późno. A wy jak długo uczyłyście się do matury? Z tydzień. Rok. Ciekawe, która kłamie. No ja nie kłamię. Ja troszkę też nie. Chcecie kogoś pozdrowić? Wszystkich. Wszystkich? Ale w szczególności. Pana Reja. Panią Botor. Panią Botor. Panią Szewczyk. Pana Klimzę. I panią Kędzior. I pana Sojkę. Tak. No to umówiliśmy się, że będzie mówił Mateusz. Mateuszu, jak się dzisiaj czujesz w szkole? Bardzo dobrze, chętnie bym wrócił do Norwida. Tak? A na jak długo? Najlepiej na całe życie. Na studiach już nie ma tak wesoło. Co jeszcze byś powiedział? Dałbyś jakąś dobrą radę maturzystom? Cieszcie się każdym dniem w Norwidzie, bo to już jest tylko gorzej. A mówisz to szczerze? Mówię to całkiem szczerze. Ale ja myślę, że jeszcze zmienisz zdanie. Miejmy nadzieję. To wszystko. Wy nie chcecie się dołączyć, tak? Nie.